No, ja zarówno Jan Paweł II, jak i marszałek Piłsudski byli zdania, że przyszłość należy budować na dobrej znajomości przeszłości i przyszłość zawsze jest jakąś konsekwencją przeszłości. W związku z tym nie można o niej zapominać, ale przede wszystkim trzeba się starać przedstawiać ją w sposób prawdziwy. No, tragedia polega na tym, że od dawna, prawda, powstanie warszawskie jest zohydzane w straszny sposób, no, robi to komuna, co zresztą zupełnie zrozumiałe. No ale niestety ostatnio Zychowicz, który jest daleko od komuny, był łaskaw napisać książkę pod tytułem Oble 1944. 1944 to jest symbol powstania. W związku z tym powstanie, prawda, było obłędem. W związku z tym no, ja pobrałem aktywny udział. No to proszę Państwa, macie to do czynienia z człowiekiem ogarniętym obłędem, a więc tak szczerze powiedziawszym, niezupełnie normalnym. I dlatego ja w tej chwili rozpoczynam, usiłuję w ten sposób, w jakiś sposób walczyć z tą tendencją. No, przygotowuję, będę szersze opracowanie na ten temat. I Państwu krótko chciałem powiedzieć prawdę o powstaniu warszawskim. Bo trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że powstanie warszawskie w historii ludzkości było największym społecznym zrywem o wolność. Nigdy się nie zdarzyło tego, żeby społeczny zryw o wolność, a zaraz udowodnię, dlaczego tak mówię, społeczny, trwał przez 63 dni w sytuacji, w której my bez czołgów, my bez artylerii, my bez samolotów walczyliśmy przez 63 dni z najlepszą armią świata, która w tym czasie była armią niemiecką. Więc tu chyba jest jakiś powód do dumy, że myśmy potrafili, prawda, taką walkę prowadzić. Otóż chodzi po prostu o to, jak trzeba uświadomić sobie jedną rzecz. No, wszyscy Państwo jesteście młodzi, nie znacie Państwo z własnego doświadczenia okresu okupacji. Okupacja niemiecka była, w Warszawie była niesłychanie okupacja. No muszę powiedzieć, że no, dla nas, no, ja miałem 17-22 lata w tym czasie, to była zupełnie zniszczona całkowicie młodość. Początkowo od 6 do 6 nie można było wychodzić z domu, potem od 7 do 6, no potem od 9 do 6, ale wyjście groziło nawet natychmiastowym zastrzeleniem. Więc praktycznie rzecz biorąc, człowiek był unieruchomiony. Oczywiście nie było radia, nie było, prawda, bo telewizji to w ogóle przedtem nie było, ale oczywiście nie było kina, nie było teatru, bo były, prawda, kina i teatry, ale to tylko w kinie, siedzą w kinie, prawda, były niemieckie filmy, no to się oczywiście nie pojawiło. Więc praktycznie rzecz biorąc, nie było nic. No nawet takiej satysfakcji, prawda, jak chodzenie na plaży i kąpanie się wówczas w czystej. W czystej Wiśle. Ja mieszkałem na Żoliborzu, więc jednak latem w starych takich grupach szliśmy na plażę, no ale potem to się skończyło, bo na plaży było dużo młodzieży, no i kiedyś latem patrzymy, tutaj olbrzymi patrol, bo to były 16-osobowe patrole, prawda, niemieckie, wkracza na plażę. No więc oczywiście uciekamy, gdzie? Do wody. Płyniemy na drugą stronę. No dwóch moich kolegów utonęło, prawda. Potem moja mama zawsze mówiła, broń Boże, nie iść na plażę, bo oni teraz będą, czy prędzej, czy później was tam złapią, prawda? No i co rusz to? To tego złapanie, to tego złapanie. Każde wyjście na ulicę, to nie wiadomo, czy się wróci. Człowiek jedzie tramwajem, ludzie mówią, łapanka, łapanka! Co robimy? Wyskakujemy. Wyskakujemy w biegu. No i bardzo często, prawda, zaczynają krzyczeć z daleka, halt, halt, halt! I zaczynają strzelać. No więc muszę powiedzieć, że w ogóle Niemiec dla mnie, to jest człowiek, który tylko krzyczy Szter, halt, 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 cały czas tylko wrzeszczy. No do tego stopnia, że oczywiście na ulicy te żandarmeria, policjanci, ale tak się złożyło, że no, ja pierwszy rok wojny pracowałem jako szklarz, miałem zresztą swój zakład szklarski, szkliłem i raz się zdarzyło, że kazano mi oszklić, zaproponowano oszklenie mieszkań dwóch urzędników niemieckich. Ja muszę powiedzieć, że nie bardzo chciałem, ale powiedziałem, no wiesz, no jednak, no trzeba tam, na ulicy mam. Ale on powiedział, że on o 8 rano wychodzi do pracy, ja muszę być koniecznie o 8. Przed 8, 5 minut przed 8 muszę być. Takie było. I spóźniłem się, była godzina za 3:08, zadzwoniłem i on do mnie od razu z wrzaskiem, jak ja mogłem się spóźnić. Tak.
No więc oczywiście przy tym wszystkim, no co już tam, do tego aresztowali, do tego złapali, no albo o godzinie 5 otaczają, przy czym to nie żadni nazwy, ważne to, Wehrmacht otacza, Wehrmacht i lotnicy z karabinami maszynowymi do każdego mieszkania wchodzą, kontrolują. Mianowicie, jeśli nie ma się legitymacji, że się gdzieś pracuje w firmie, która jest akceptowana, to w porządku. Jak nie, no to zabieramy. No w ten sposób mojego brata ciotecznego, no żeby Boże, Jerzego Nisztora, Leona Nisztora, zatrzymano, to był 17 września 1940 rok. W grudniu już nie żył. Tak samo mojego dyrektora gimnazjum, profesora Kazimierza Lisowskiego. No potem inną dzielnicę. No i potem wreszcie rok 1943, proszę Państwa, w długich, białych koszulach z zalepionymi ustami prowadzą, stawiają pod murem, rozstrzeliwują, proszę Państwa. No i mało tego, taki początek, to był pierwszy taki szalony wstrząs, to jest dokładnie 19 grudnia 1939. Jak Państwo sobie wyobrażają, widzicie, jak ja dobrze pamiętam dokładne nawet daty. Jadę w Żoliborze tramwajem, zatrzymuje się tramwaj nad dworcem gdańskim i widzimy taką scenę. Z jednej strony tak pod górę idzie oficer niemiecki, a z drugiej strony idzie taki warszawski pijaczek. Takich w tej chwili jest coraz mniej. Gdzieś tam naprawdę można zobaczyć, ale w tym czasie to cóż to się widziało takiego faceta, prawda? To idzie taki sobie pijany, wesoły i on idzie, tak się kiwa i tak idąc do tego Niemca zaczyna się uśmiechać do niego, mówi: Hej Hitler, tak. Ten wyciąga pistolet, trzask go zastrzelił, poszedł. Ja w tym czasie stałem po motorniczego, bo jeszcze w tym czasie trwałem prowadzony przez motorniczych. I on stoi, ja mówię: no ruszamy. O mój Boże, nie mogę rąk podnieść. O, podnieść. Tak wyglądała ta rzeczywistość. I w związku z tym nasze nastawienie to była jedna wielka nienawiść. Wreszcie kiedyś dojdzie do tego, że my ich, prawda, będziemy strzelać. Jest, proszę Państwa, 21 lipca 1944 rok. Co widzimy? Niemcy, piechotą, albo na wózkach zaprzężonych w konie, jadą, uciekają. No, od razu 22 zbiórka mojego zespołu, ja byłem w oddziale specjalnym, jak dzisiaj pamiętam, na ulicy Chmielnej, Chmielna 18, mieszkanie 14. Pamiętam to wszystko bardzo dobrze. Przychodzimy, tam otwiera nasz dowódca, prawda, mówię, otwiera drzwi, patrzymy, cała podłoga zarzucona banknotami 5-złotowymi. Zbierajcie pieniądze. Kupować broń od Niemców, bo Niemcy cofający się sprzedają broń. No mnie się nie udało, ale memu przyjacielowi, konwojowi udało się, pod pseudonimem Kogoj, Ligenza, udało mu się kupić pistolet maszynowy, prawda. No więc zupełne popłochu. Radość straszna, stoimy, prawda, myślimy tylko dobrze, ale teraz już wobec tego, już rozpoczynać. 22, 23, nie ma nic. 24, proszę Państwa, o mały włos powstanie nie wybuchło na rozkaz, wiecie Państwa kogo? Witolda Dziurzówka, mojego. Otóż jaka była sytuacja? Ja mieszkałem w tym czasie w opuszczonym mieszkaniu, miałem skład broni w naszego oddziału. Ja byłem w oddziale specjalnym dywersyjnym, myśmy byli dobrze uzbrojeni. Na 17 ludzi mieliśmy 5 pistoletów maszynowych, wszyscy mieli krótką broń, mieliśmy do ryka ciężkiego granatu, więc to wszystko było w tym moim mieszkaniu. No i przychodzi do mnie 4 kolegów. Dlaczego przychodzą? Mówi: słuchaj, do cholery ciężkie, nasze dowództwo nas zdradziło. Niemcy uciekają, a my co? Jeden z kolegów mówi: słuchaj, jesteśmy na trzecim piętrze, mamy tu broń, popatrz, cały szereg takich Niemców, prawda, idzie. Na pewno podobne składy broni na Żoliborzu są tu, tam, siam. Po całej Warszawie są rozrzucone. Jak my zaczniemy strzelać, to rozpocznie się powstanie. No i ogarniemy miasto, bo przecież ci Niemcy to są uciekinierzy. No i teraz drugi kolega mówi: ma rację. Trzeci kolega mówi: nie, jesteśmy żołnierzami, musimy czekać na rozkaz. Czwarty mówi: tak, też. Jest 2 na 2, a nas jest 5. No, mówi wobec tego: Witek, ty decyduj. Jak ty powiesz strzelać, to strzelamy. Jak powiesz nie, to nie strzelamy. No ja powiedziałem: nie, jesteśmy żołnierzami.
I czekamy, czekamy. I co się teraz dzieje? Woła mnie Olgier Budrewicz, którego matka była Niemką, zresztą bardzo przyzwoitą kobietą, prawda, która masę ludzi później uratowała. Przychodzi do mnie, mówi, słuchaj, biegnij do mnie, bo u mnie jest radio, Moskwa nadaje. Sam słyszę, warszawiacy, Armia Czerwona jest już koło Warszawy, czeka tylko na wasz ruch. Każdy z was, bierz za wszystko, co masz w ręku, bij Niemca, my zaraz wam pomożemy. Za chwilę zmienia Radio Kościuszko, Radio Polskie. To Radio Moskwa też po polsku nadawało, Radio Kościuszka. Liczymy tylko na was, warszawiacy, natychmiast do broni. Wychodzę, leci dwa samoloty radzieckie, nie ostrzeliwane, przelatują, masę rzucają papierowy jakiś ulotek. Latają ulotki. Powstał już nowy polski rząd, Komitet Wyzwolenia Narodowego w Lublinie. Wzywamy was natychmiast do wzięcia broni do ręki, każdy sprzęt, który możecie mieć Niemców, Armia Czerwona i nasza polska armia ludowa czeka tylko na was, na to, żebyście wy uderzyli natychmiast. A więc jesteśmy, prawda, niesłychanie pobudzeni do tego, żeby natychmiast już wystąpić, bo widzimy, że ci Niemcy się cofają. I jednocześnie już mamy informację, że Churchill porozumiał się ze Stalinem. Co do porozumienia rządu polskiego z komunistami polskimi, z Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego, który jeszcze w ten czas, jak teraz mamy, był nie powstał, ale był w trakcie tworzenia się, Churchill proponuje Stalinowi, żeby przedstawiciel, żeby premier rządu polskiego, Mikołajczyk, przyjechał i, jak to się mówi, dogadał się z tymi komunistami. 50-50 rząd mieszany, prawda? Oczywiście Anglia tu nam pomoże, no Anglia w tej sprawie występuje, prawda? Osobiście rozmawia Churchill, prawda? Ze Stalinem telefonicznie. No i co robi Mikołajczyk? 30 lipca Mikołajczyk przyjeżdża do Moskwy i my o tym wiemy, że rozmawia, prawda? Tu nas wzywają, a tam będą rozmowy i w związku z tym będzie pomoc polskiej armii, prawda? No i oczywiście Armii Czerwonej, prawda? No jak wygląda teraz rzeczywistość? Dopiero 3 sierpnia przyjmuje Mikołajczyka, przyjmuje Stalin i mówi, a ja nie pryczą, to jest wasza sprawa, to jest sprawa tych przedstawicieli, prawda, komunistycznych i wasza, wy się musicie dogadać. Tam jest moja ukochana Wasilewska, to jest tajemnica, prawda, powszechna, że to jest ostatnia w tym czasie akurat ukochana Wasilewska i jest, prawda, jest Bierut i tam paru innych tych późniejszych przywódców. Idźcie, rozmawiajcie z nimi. Oni tam się spotykają 5 sierpnia Wasilewska mówi, że w ogóle żadnego powstania w Warszawie nie ma. No spotykają się 6, no mówi, że już jest powstanie i oni mają w tej chwili już ustaloną postawę. Żadnych kontaktów z polskim rządem. My już jesteśmy na terenie Polski, my jesteśmy, prawda, już w Lublinie jest Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, z którego powstanie demokratyczny rząd, oczywiście z różnymi partiami, ale bez przedstawicieli rządu lubelskiego. No i wraca, prawda. A więc to jest taka sytuacja. I teraz, proszę Państwa, przychodzi 27. No, były takie wszędzie na ulicach, jak myśmy nazywali, szczekaczki megafony. Po polsku gubernator Fischer, wszyscy mężczyźni od 16 do 65 roku życia zgłaszają się jutro rano. Pogadają gdzie? Na placu Inwalidów, na placu takim, dla budowy fortyfikacji, bo Warszawa będzie festung Warszawa, forteca Warszawa. Warszawa się będzie bronić. No już wiemy o tym, że taką festung to było w fortecie, był Mińsk litewski, w którym zginęło połowa ludności została ewakuowana, a miasto zostało zniszczone w 92%.
I na zakończenie tego apelu, oczywiście krótkie stwierdzenie, niewykonanie rozkazu będzie karane. A o tym, no kto wie, w tej chwili ja stale się spotykam ze niezrozumieniem. No niewykonanie rozkazu to była jedna kara, kula w lewo. No za jak się prowadziło Żydów, jeśli się dało kawałek chleba Żydowi, no to było, dostało się kulą w lewo. Więc wiadomo, że za niewykonanie to będziemy po prostu rozstrzelani. No jak można rozstrzelać wszystkich? No bardzo prosto. Otacza się dzielnicę, wyciąga się prawda i strzela się. Bardzo, bardzo prosty sposób. No zresztą było to, mieliśmy ten przykład, prawda, na Woli, prawda, gdzie grupowano ludzi w zespoły czwórkami. Te czwórki wchodziły, prawda, do odpowiednich pomieszczeń i tam, prawda, stali ci, którzy w tył strzelali w głowę i w ten sposób te 50 tysięcy wystrzelano. Więc oczywiście nas to grozi i proszę Państwa, nie ma dokładnych danych. Niektórzy twierdzą, że 30 osób było, niektórzy, że tylko 15. Nikt się nie zgłosił. I wobec tego, co robi Armia Krajowa? Sytuacja jest niesłychanie groźna i w związku z tym dostajemy rozkaz. Ja dostaję rozkaz następnego dnia, 28, o 8 rano. Nawiasem mówiąc, rozkaz mnie przynosi, bo to też jest ważne stwierdzenie. Ania Natalson nazywała się wówczas Dąbrowska. Myśmy w naszym batalionie mieliśmy w ten czas 8 Żydów, w czasie powstania było 32. W czasie powstania w ogóle brało udział około 2000 Żydów. Więc oczywiście te wszystkie bzdurstwa, które Państwo czytali w Gazecie Wyborczej, jak to myślę, że komu w czasie powstania mordowali Żydów, no to jest takie samo chlapstwo, jak olbrzymia większość tego, co Państwo w tym piśmie czytacie, prawda? Rozkaz o godzinie 8 wieczorem, punkt zbioru, broń ma być przewieziona przeze mnie i przez dwóch moich kolegów. No o godzinie 7 ładujemy broń, ładujemy pistolety maszynowe do walizek. No sami obowiązujemy się wszędzie, gdzie można pistoletami, prawda, pod marynarkami. No śmieszna historia, bo mieliśmy dwa hełmy. Co z tymi hełmami zrobić? No więc zapakowaliśmy w papier po prostu te hełmy. No i jesteśmy, jeżeli może na placu Wilsona Dorożka, wsiadamy, jedziemy, ale ulicą Mickiewicza idzie oddział niemiecki. Tacy oni ledwo idą, ale idą przylego jednak. I w pewnym momencie wskakuje nam na tą dorożkę, wskakuje lejtnant, prawda, podoficer. Więc my tak od razu, co robisz, prawda? A on mówi, bity, proszę was, pogońcie szybciej, bo ja chcę być tam na przodzie kolumny. No więc ten zacina konia, no i tam jeden z moich kolegów palił, bo macie papierosy, więc go częstujemy. Naprawdę, macie jeszcze papierosy, bo my nie mamy, już dawno nie dostajemy, prawda? Już taki też brudny, nieogolony, ten mundur wygląda strasznie. No ale szczęśliwy nas w ten sposób doprowadził. Jest godzina 8, punktualnie my jesteśmy. Jest nasz oddział specjalny, 17 osób, prawda? Suma summarum jest część batalionu, jest 60 parę osób w jakim lokalu. To jest najmniejsza, na pierwszym piętrze fabryka mundurów niemieckich. Niemców już nie ma, całe kierownictwo uciekło, więc lokal jest do naszej dyspozycji. Czekamy na rozkaz. Mój oddział ma najważniejszy punkt. Zdobycie komendy miasta. Czekamy. Plan jest dokładnie opracowany, jak mamy to robić. Czekamy. 10, 12, 1, 2, 3. O godzinie 8 przychodzi Lusia. Rozkaz. Broń schować, zostawić i wracać do domu. No więc ja sobie myślę tak, to ja jednak na rzeki wpadę wezmę pistolet do kieszeni. No ale dowódca nasz, prawda, kapitan Harnaś, mówi wówczas porucznik, mówi, nie wolno ani jednego pistoletu zabierać. Wszystko chowamy, tutaj jest duży taki pokój z typu pancernego, z takimi drzwiami, to będzie wszystko zamknięte. Dostaniecie nowy rozkaz, prawda, w ten czas, kiedy wstrzymamy. Mówię, dobrze, ale na miłość boską, przecież no teraz myśmy nie wykonali tego rozkazu, prawda, gubernatora, no to no, taka jest decyzja. No i oczywiście to się dalej dzieje. Teraz już wiemy, co się dzieje. Dlaczego wstrzymamy? Dlatego, że wiadomo było, że Armia Czerwona nie jest jeszcze tak, znaczy już była, jak Wołomin tam, prawda, podchodziła.
z jednej strony, a z drugiej strony wiadomo było, że jeszcze nie ma, jeszcze gestapo nie wróciło, bo teraz zaczyna się nowa sytuacja, bo już 27 Fischer wrócił, już coraz mniej oddziału się wycofuje, już się pokazują oddziały zorganizowane niemieckie i powoli wraca administracja. No i nasz podziemny wywiad stwierdza, że jeszcze nie ma gestapo, nie ma żandarmerii, jeszcze jest za wcześnie, żeby, prawda, ruszyć, bo już armia niemiecka się już, prawda, okrzepła, a tymczasem armia czerwona jeszcze nie przyszła. No i czeka się dzień, czeka się dwa dni, no i wreszcie sytuacja już jest taka, że jeśli my w tej chwili nie przystąpimy, no to już Niemcy mają taką siłę, że nas wykończą, to znaczy nas wszystkich, ludność wysiedla i Warszawa będzie fortecą. Oczywiście w ten czas Armia Czerwona by na Warszawę uderzyła. I w związku z tym powstanie było koniecznością. I to wspaniale określił, opisał to już bardzo dawno profesor Aleksander Nieszto, że to była tragedia grecka. Każde wyjście kończyło się tym samym. To znaczy wybiciem dużej części ludności, zniszczeniem miasta. I w związku z tym mówienie, prawda, że to była zbrodnicza decyzja, prawda, to co powiedział zresztą Anders, prawda, że to jest zbrodnia, no potem osobiście przepraszam, jak się dokładnie dowiedział od Boraku Morskiego, potem przepraszam, ale to bardzo często się powoluje, prawda, na jego opinię, to wszystko jest nieprawda. Powstanie było niestety koniecznością, tak się ułożyła sytuacja. Państwo musicie mieć świadomość, że tak było naprawdę. W związku z tym te wszystkie, prawda, oskarżenia, te wszystkie, prawda, książki takie między innymi jak właśnie Zychowicza, gdzie, prawda, no, dowództwo Armii Krajowej to byli zbrodniarze, to byli głupcy, to byli durni, prawda, i tak dalej, odpowiedzialni, powinni byli być skazani, powinni być ukarani. Oczywiście to jest zupełny brak znajomości. I tyle chciałem Państwu powiedzieć, jeśli chodzi o powstanie.